Cześć, nazywam się Sebastian Gułaj. Witam Cię na kolejnym filmiku tanecznym. Dzisiaj zajmiemy się drugą częścią tańca kubańskiego. Poprzednią, pierwszą część masz na poprzednim filmiku wstecz, ale nie zapomnij o rozgrzewce, którą masz na pierwszym filmiku. Dzisiaj nauczymy się najpierw bez muzyki drugiej części, potem spróbujemy samą drugą część do muzyki, a na koniec spróbujemy całą naszą choreografię, pierwszą i drugą część razem. Zaczniemy sobie od tak zwanego cyrkla, czyli prawą nogę zostawiamy przygwożdżoną, a lewa jak cyrkiel podąża na każdą stronę ściany. I raz, dwa, trzy, cztery, dwa klaśnięcia, hop, hop i zamiana. Lewa noga zostaje przygwożdżona i prawa teraz idzie raz, dwa, trzy, cztery, hop, hop. Teraz wystawiamy nasze piętki raz, raz, dwa. Co mam na myśli? Raz, raz, dwa, dwa, czyli podwójny. Raz, raz, podwójny i raz, raz, podwójny i ostatni raz, raz, podwójny, do przodu kroczek, który znamy z pierwszej części, hop i hop, do tyłu, hop i hop, do przodu jeszcze raz, hop i hop, góra luźno, hop i hop. Ok, dalej będziemy mieli podobną część, tak jak pozycja wyjściowa, czyli rączki, hop, ale bez rączek do boku, tylko będziemy mieli raz, dwa, trzy, obrocik, hop i od początku nasz refren, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeżeli dobrze odrobiłaś lekcję, specjalnie nie powtórzę całego refrenu, ponieważ mam nadzieję, że znasz go bardzo dobrze. Próbujemy drugą część do muzyki. 5, 6, 7, 5. Hop. Od początku cała choreografia. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. I'm music, I'm jokes.
Okej, okay. Bardzo dziękuję Tobie za dzisiejsze zajęcia. Mam nadzieję, że się podobało. Troszkę się poruszałeś. Do zobaczenia na kolejnym filmiku.